Jaworscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednej z miejscowości w gminie Męcinka. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z uczestników imprezy urodzinowej został pobity. 62-letnia uczestniczka imprezy zachowywała się agresywnie, nerwowo i wulgarnie w stosunku do policjantów. Uniemożliwiała im wykonywanie czynności służbowych. Kobieta wzywana przez policjantów do zachowania zgodnego z prawem nie reagowała. Znieważyła wielokrotnie policjantów, a także groziła im pozbawieniem życia. Policjanci zatrzymali 62-letnią agresywną kobietę. Od kobiety czuć było wyraźną woń alkoholu, natomiast nie zezwoliła ona na to, aby wykonać jej badanie alkomatem. Dlatego też policjanci przetransportowali kobietę do Jaworskiego Centrum Medycznego, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań. Kobieta po spędzeniu nocy w policyjnej celi usłyszała zarzuty. W więzieniu może spędzić nawet 3 lata.